Hej, mój kochanie, jestem Merlin i witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Disco.js. Dzisiaj zajmiemy się usuwaniem komend. A więc normalnie nasz bot działa tak, że za każdym razem, gdy go startujemy, bądź jest po prostu refreshowany, rejestruje nam komendy na Discordzie. Ale co jeżeli stałoby się tak, że byłaby jakaś komenda, której nie chcemy mieć tutaj w naszych slash komendach? Czyli załóżmy, że nie chcielibyśmy mieć komendy ping, tak? Nie jest to normalnie problem, po prostu usuwamy ją teraz z index.js, ale co jeżeli Discord w jakiś sposób by nam tą komendę skaszował, czyli zapisał w pamięci swojej, jakiejś tam, i po prostu nie moglibyśmy się jej pozbyć, ona by dalej tu była, ale po prostu nie działałaby w ogóle, czyli nie moglibyśmy jej w ogóle wykonać. No i w taki sposób możemy sobie odrejestrować komendę. Jak sobie zobaczymy nasz command handler, to zobaczymy sobie na dół, jak mamy opcję Register Guild Commands, prawda? Rejestrujemy tutaj komendy w gildii, w tym wypadku wszystkie komendy w gildii, którą podaliśmy w naszym pliku tutaj NV. I co? I to jak najbardziej działa, ale co jeżeli chcielibyśmy właściwie teraz usunąć? Na początku zmodyfikujmy sobie tą tutaj funkcję w taki sposób, abyśmy mogli rejestrować też komendy w innej gildii, nie tylko w tej. Czyli będziemy musieli sobie przekazać do tej funkcji Guild ID, więc przekażmy Guild ID w taki oto sposób i to Guild ID, słuchajcie, będzie przekazywane tutaj. Jak sobie zobaczymy teraz, od razu da nam tutaj błąd, ponieważ Guild ID nie istnieje, widzimy undefined. Więc aby nam tutaj nie było żadnego błędu, musimy sobie sprawdzić, czy nasze Guild ID istnieje w ogóle. Czyli w tym wypadku, czyli jeżeli nie istnieje, albo typ Guild ID nierówny string, czyli nie jest ciągiem znaków. Wtedy damy konsola.error, tak? Konsola error, new error i napiszemy sobie tutaj missing guild ID on i teraz sobie podamy tutaj nazwę naszej funkcji i następnie killniemy sobie tutaj ten proces, czyli proces.exit. Czyli po prostu skraszujemy bota. I teraz zobaczymy, że bot startuje, ale wywala nam błąd. Missing guild ID on register guild commands, tak? I jeżeli chcemy zobaczyć, w którym miejscu nie podaliśmy tego guild ID, to zobaczymy sobie drugą linijkę object.execute. I mamy napisane events, dokładne miejsce, gdzie to jest. Source events bot logged in event. Czyli source events bot logged in event. I widzimy, tu musimy podać Guild ID, czyli w wypadku gildii, w której chcemy zarejestrować to, tak? Czyli Guild ID możemy sobie wczytać z konfigu, żaden problem. I widzimy, problem został rozwiązany. Magicznie problem został rozwiązany. Bardzo bym was prosił, abyście zostawili teraz kciuka w górę oraz subskrypcję, gdyż bardzo mało osób subskrybuje mój kanał, a to bardzo pomaga w tworzeniu moich filmów. Dodatkowo, jeżeli podobają wam się moje materiały, możecie kliknąć w przycisk wesprzyj, albo pod filmikiem, albo na kanale i tutaj za drobną opłatą możecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, czyli takich jak nieopublikowane filmy, bądź filmy tylko dla wspierających. Alternatywnie pod każdym filmikiem moim istnieje opcja Wesprzyj mnie, gdzie możecie przekazać drobną kwotę na rozwój mojego kanału. Każda, nawet najmniejsza kwota sprawia, że będę mógł tworzyć kolejne filmiki i będą one za darmo na YouTubie. I to tyle, jeżeli chodzi o tą, słuchajcie, funkcję, tak? To sobie ulepszyliśmy. Co następnie chcielibyśmy zrobić? Chcielibyśmy, żeby ta linijka była tutaj w osobnej funkcji. I taką funkcję sobie też zrobimy poniżej. Będzie to podłoga create rest client. I będziemy mogli przekazać new token. I słuchajcie, dlaczego dajemy znak podłogi? Gdyż normalnie podłoga tak symbolizuje wewnątrz JavaScriptu, że to jest prywatna funkcja, czyli po prostu jej nie powinniśmy używać poza tą klasą tutaj. Prywatna funkcja. Prywatna tyle po prostu oznacza, że jakby nie powinno się mieć jej dostęp z innych tutaj plików. Nie powinno się jej używać, nie? Co jest możliwe, ale nie powinniśmy tego robić. Dobra, więc przejdźmy sobie teraz tutaj do tego. Sobie to skopiujmy i napiszemy sobie teraz this.podłoga.create rest client w taki oto sposób i tutaj sobie damy return new rest.setToken
i będziemy mogli podać sobie set token albo token. Czyli jeżeli nowy token jest podany, czyli jeżeli podamy tutaj jakiś token, wtedy ten token zostanie użyty, w przeciwnym wypadku zostanie użyty token, który przekazaliśmy w pliku .env. No dobrze, więc widzicie, wszystkie komendy dalej są załadowane, nie ma problemu, tutaj na Discordzie wszystko działa poprawnie. Sprawdźmy komendę ping, pyk, działa bez problemu. I co? I teraz chcielibyśmy sobie jakąś komendę tutaj odrejestrować, więc w bot logged in event skomentujemy sobie register commands, tak? Rejestrowanie komend, już teraz widzimy, nie wyświetla nam, że komenda zostaje zarejestrowana, ale komendy mimo tego wszystko działają. I teraz załóżmy, że chcielibyśmy się pozbyć komendy ping, ją tutaj po prostu usunąć stąd. Aplikacja nie reaguje, ping, widzimy, działa teraz, po prostu za szybko wpisuję komendy, zanim bot wystartuje, ale chcielibyśmy się jej teraz pozbyć. Przeważnie to nie będzie nam potrzebne w naszym bocie, ale jeżeli na przykład nasz bot byłby na innym serwerze, wtedy moglibyśmy stworzyć komendę, którą by właściciele serwera mogli odrejestrowywać komendy na swoim po prostu serwerze, żeby po prostu nie mieli, na przykład nie chcieliby, żeby użytkownicy w ogóle mogli z niej korzystać, wtedy by można było taką komendę stworzyć i by się te komendy odrejestrowywało z danej gildii. A więc przejdźmy sobie do naszego command handlera i tutaj pod spodem stwórzmy sobie asynchroniczną funkcję o nazwie unregisterGuildComment i będziemy przekazywać w gildię, z której chcemy odrejestrować, i komendę, którą chcemy odrejestrować. Dokładnie tak to wygląda. I na początku co? Na początku będziemy musieli sobie, tak samo jak w przypadku naszej register comment, sprawdzić, czy guild ID istnieje. Czyli czy guild ID istnieje, oraz będziemy musieli sobie sprawdzić, czy nasze comment ID istnieje. W taki oto sposób. I co następnie będziemy musieli sobie sprawdzić? Resztę komendy sobie w sumie możemy skopiować. Tej komendy na razie sobie skopiujemy tak jak mamy. Register guild comment, dokładnie. Skopiujmy sobie i w którym miejscu zaczyna. Generalnie nie będziemy musieli w ogóle mieć komend, nic o komendach nam nie będzie potrzebne. Też informacji o tym, że rozpoczęliśmy usuwanie, też nie musimy mieć, nie musimy też zapisywać nigdzie żadnych danych. Nie będziemy używać rest put, tylko rest delete. I application guild comments, dokładnie przekazujemy client ID, guild ID oraz comment ID, którą chcemy usunąć, czyli w tym wypadku jako kolejny argument, komendy, którą chcemy usunąć, i body w ogóle żadnych argumentów nie będzie posiadać. I możemy użyć wtedy tutaj, napisać jako nie info, tylko jako success, że to jest sukces. Będziemy mieć successfully deleted guild slash napiszemy sobie comment ID i teraz sobie przekażemy tutaj właśnie ID tej komendy, którą usunęliśmy, czyli comment ID. O tak. I oczywiście tutaj sobie sprawdzimy, czy mamy jakieś błędy, ale to wygląda mi chyba na tyle. Stworzyliśmy sobie klient, tutaj sobie ten tekst możemy usunąć i mamy teraz, możemy usuwać komendy, tak? Więc przejdźmy sobie, słuchajcie, do. Skopiujmy sobie nazwę tej komendy, znaczy tej funkcji, i w bot logged in event zduplikujemy sobie tutaj tą funkcję, czyli client comment handler, i damy sobie unregister guild comment, gildie i ID komendy. Skąd, słuchajcie, wziąć ID komendy? ID komendy możemy sobie pobrać z naszego Discorda, wchodząc w ustawienia, w integrację, w naszego bota, i tutaj mamy naszą komendę, tak? Na przykład załóżmy ping. Jeżeli, słuchajcie, tutaj nie będziecie mogli kliknąć prawym, wam się nie będzie wyświetlało takie jak mi copy ID, musimy sobie przejść w ustawienia, następnie musimy sobie przejść tutaj zjechać to zaawansowane i tryb dewelopera musi być włączony. Jeżeli nie będzie włączony, nie będziecie widzieć tych opcji kopiowania ID. No dobrze, a więc przejdźmy sobie tutaj do naszej komendy, dajmy sobie ping prawym copy ID. Jak widzimy, teraz bez problemu działa nasz ping. Widzicie, pinguje nam bez problemu. A jak tutaj wpiszemy ID tej komendy jako string, to zobaczymy, mamy tutaj method not allowed. Zobaczmy sobie, co tutaj źle zrobiliśmy. Application guild comments. I mamy źle, ponieważ mamy application guild comment powinno być. Dokładnie, application guild comment. I teraz mamy successfully deleted guild slash comment. O tym ID. I teraz sobie zobaczymy, że jak napiszemy slash, to komendy ping nie będziemy mogli tutaj znaleźć. Widzicie, nie ma komendy ping.
Mimo tego, gdybyśmy mieli dwie gildie, to w innej gildii byłaby. A tutaj nie ma. Więc w taki oto sposób możemy sobie, słuchajcie, teraz odrejestrować komendę. No dobra, co się stanie, jak od nowa spróbujemy odrejestrować komendę? Teraz widzimy, że mamy błąd, że nie ma tej komendy, prawda? Ponieważ już ona zniknęła z naszej gildii, więc musimy ją teraz znowu wyłączyć. Ale w taki sposób generalnie możemy korzystać z tych poleceń jako takie pomocnicze i sobie tutaj stworzyć dodatkowy system, na przykład sprawdzania, które komendy istnieją, a które nie istnieją. I to na pewno w późniejszych filmikach nam się przyda. No dobra, a więc mamy, słuchajcie, komendę gildiową, ale co jakbyśmy chcieli mieć globalną? Więc duplikujmy sobie ten kod pod spodem i dajmy sobie unregister global command, tak? I global command niepotrzebna nam jest tutaj gildia, tylko i wyłącznie command id is command, czyli komendę, którą chcemy globalnie z naszej aplikacji od w ogóle usunąć. Więc co? Tak samo potrzebujemy REST client i będziemy potrzebować tutaj nie application guild command, tylko po prostu application command. I nam będzie niepotrzebna gildia, tylko zostanie nam command ID, które chcemy usunąć. I napiszemy sobie successfully deleted application / command. Z tym, że teraz nie mamy w ogóle żadnej application command w tym bocie, więc nie będę mógł tego przetestować, czy działa, ale uwierzcie mi, że działa. Możecie sobie sami przetestować, jak macie jakąś globalną komendę. No dobra, teraz możemy sobie zrobić odrejestrowywanie wszystkich komend w danej gildii, tak? Więc sobie w sumie możemy skopiować ten kod od unregister guild command i tutaj będziemy potrzebować tylko ID gildii i będziemy mieć unregister all guild commands, więc teraz sprawdzamy sobie tylko gildię, command ID już nam nie będzie potrzebne i co nam będziemy musieli sobie stworzyć? Będziemy mieć tutaj application, będziemy mieć nie delete, tylko put Roads Application Guild Commands, guild, którą przekazujemy i tutaj nic więcej nie przekazujemy i będziemy sobie musieli tutaj jeszcze przekazać jako argumenty obiekt body i to body będzie puste, czyli po prostu czyścimy wszystkie komendy i jako informację będziemy mieć successfully deleted all guild, tutaj byśmy sobie dali gildię, czyli guild ID. I tutaj już chyba nic nie będzie potrzebne. Comments. Successfully deleted all guild, nazwa gildii, czy tam ID gildii, comments. OK. To jest, jeżeli chodzi o odrejestrowywanie comment wszystkich w konkretnej gildii, to sobie już możemy przetestować, czy działa, czy nie. Zobaczymy sobie teraz. Mamy wszystkie komendy oprócz ping, a jak użyjemy sobie tego polecenia, damy sobie unregister all guild commands, guild ID, pyk, to mamy błąd. Unregister all guild commands is not a function. Jakie to jest? Unregister, commands. Dobra. I successfully deleted all guild commands. OK. I teraz powinniśmy zobaczyć, że jak użyjemy slash, to nie mamy żadnej komendy z naszego bota. OK. Więc odrejestrowywanie działa. Jak najbardziej, fajna sprawa. Ale teraz potrzebujemy jeszcze zrobić odrejestrowywanie wszystkich, czyli all global comments, tak? Teraz musimy sobie zrobić jeszcze all global comments i tak samo nie będziemy żadnej gildii tutaj przekazywać. Tak jak to mieliśmy wcześniej. Apply put, tak samo będziemy używać put bez gildii i body będzie puste i będziemy mieć wiadomość successfully deleted all i teraz sobie damy application comments. To, co moglibyśmy, słuchajcie, jeszcze zrobić, to tutaj nie dawać konsole error, tylko konsola. To byśmy sobie mogli pozmieniać. I w sumie tutaj możemy dać quick fixa, żebyśmy nie mieli na czerwono. To się wszystko zgadza. Konsola. Tutaj też konsola. To musimy tak zostawić konsolę. Ale ogólnie wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o właśnie te funkcje usuwające tutaj nasze rzeczy. Mamy unregister, tu mamy też unregister, tu mamy display, tu mamy register guild commands, register i started refreshing. O, to jest sobie damy guild. Piszemy sobie guild i tak samo tutaj guild. Widzisz co? Nie mamy jeszcze funkcji, która rejestruje nam
rejestruje nam globalną komendę. Więc to sobie byśmy dodali. Zduplikujmy sobie to. I dajmy sobie register global command, tak? I tutaj będziemy, nie musimy podawać żadnej gildii. Register global commands. I tutaj tak samo wszystkie, bierzemy wszystkie komendy. Gildie nie musimy przesyłać. Tak samo używamy put. Put do tego polecenia. I mamy sobie application commands po prostu. Application commands. I w body przekazujemy commands, tak? Dokładnie mam body commands. Successfully loaded i to sobie guild zamienimy tutaj w tym wypadku na application, czyli aplikacji, czyli globalne. I teraz możemy rejestrować też globalne komendy, tak? W tym wypadku wszystkie komendy. A moglibyśmy sobie zrobić też funkcję do rejestrowania jednej komendy, ale to już, słuchajcie, nie w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek był, słuchajcie, w miarę zrozumiały. Te funkcje, tak jak mówię, teraz zastosowania to naszego bota nie mają, ale to, co ma zastosowanie, to jest właśnie register guild commands, gdyż będziemy sobie rejestrować właśnie w tym wypadku wszystkie komendy, które mamy, a możemy, jeżeli nasz bot właśnie będzie na innych serwerach, to jeżeli dołączy bot do nowego serwera, wtedy powinniśmy użyć właśnie tej funkcji, że rejestrujemy wszystkie komendy w tej oto gildii, do której bot dołączył, tak? Możemy też rozgraniczać między komendami globalnymi, a komendami właśnie tutaj gildyjnymi. Ale to, słuchajcie, też w innym odcinku, więc ja wam, słuchajcie, dziękuję za uwagę, zostawcie subskrypcję, zachęcam was do zostawienia kciuka w górę oraz komentarza pod filmem, zachęcam was na moją stronę Magic Team. Chciałbym zachęcić was do utworzenia darmowego konta Magic Team, linki, słuchajcie, są w opisie. Jest to, słuchajcie, platforma, na której możecie uczyć się programować. Będę tutaj umieszczał ekskluzywne poradniki tylko dla właśnie członków Magic Team i stronę możecie już sobie obczaić, link w opisie. Ja jestem Merlin, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!